dzisiejszym odcinku chcemy zaprezentować również nóż, który można spotkać w kolekcjonerskich zbiorach. Jest to produkcja z końca lat 60. stworzona w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. WZ 1969. Twórcami tej jakże pionierskiej na tamte czasy konstrukcji byli Ryszard Szydłowski i Henryk Adamczyk. Wieloczynnościowy nóż powstał z myślą o żołnierzach, którzy często na polu walki mieli do wykonania prace minersko-montażowe, ale też potrzebowali mieć kilka odrębnych narzędzi w jednym. Produkcją noża zajęły się zakłady Wifama w Łodzi i wyprodukowały serię 3000 sztuk noży, które trafiły na wyposażenie wojsk powietrzno-desantowych, pododdziałów specjalnych, rozpoznawczych, inżynieryjnych, a nawet pododdziałów antyterrorystycznych Milicji Obywatelskiej, a później Policji. Ponieważ WZ 1969 wyprodukowany został w niewielkim nakładzie, jego cena dzisiaj na wolnym rynku dochodzi nawet do 1000 zł. Z trudem można znaleźć na rynku egzemplarz, który byłby mało wyeksploatowany. Najczęściej zużytymi elementami tych noży było ostrze główne, pilnik, brzeszczot oraz zapalniczka. Akurat w tym modelu zapalniczka została pozbawiona cech użytkowych, ale to o tym za chwilę. Nóż występował w zestawie z brezentowym pokrowcem, linką z karabinczykami oraz dodatkowym pilnikiem i dwoma zapasowymi brzeszczotami, które to w tym akurat komplecie mamy tutaj, są widoczne. I funkcjonalność noża. Do lewego ramienia przymocowano tutaj przycisk otwierający ostrze oraz szpikulec, świder, nóż do otwierania konserw i płaski wkrętak. Do drugiego ramienia przymocowano pilnik, brzeszczot i zapalniczkę, na której znalazł się również centymetr, skala do 10 centymetrów, to widać. Trochę ciekawa konstrukcja zapalniczki, w tymże oto podłużnym zbiorniczku była benzyna, po odkręceniu tej końcówki wysuwał się pręt nasączony tąże benzyną i odpalanie, zapłon następował poprzez pocieranie o tą tutaj zewnętrzną część. O, tak pokażę, o tą zewnętrzną część zapalniczki. Tu akurat w przypadku tego egzemplarza, jak już wcześniej wspomniałem, zapalniczka została pozbawiona cech użytkowych. Oprócz wspomnianych narzędzi, ten nóż miał też inne funkcje, między innymi, tutaj bardzo proszę pokażę, zaciskarka do spłonek oraz w momencie, kiedy złożyliśmy ostrze, nóż służył również jako przecinarka do przewodu o grubości do 2,5 mm. Można było swobodnie przeciąć przewód. I to tyle z cech użytkowych noża WZ 1969.